Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, mój głos może wydawać się już nie taki dziewiczy jak to zwykle mam w zwyczaju brzmieć rano, chociaż mamy południe, wstępnie niedawno. A to dlatego, że wziąłem moją nową zabawkę, taką, która służy do podtrzymywania telefonu, i nagrałem nagranie wideo. Dlaczego? Dlatego, że zobaczyłem dwa wspaniałe tematy. I chciałem nagrać na oba tematy naraz. No ale jeśli nagrać audio, dwa tematy, no to wtedy no, jest to bez sensu, więc jeden nagrałem wideo, chociaż nie jadłem śniadania i tak dalej. Yy, I wstawiłem go na kanał Marek Kotoński. Także zapraszam Państwa na kanał Marek Kotoński na YouTube, gdzie y, będzie moja recenzja wczorajsza. Bo wczoraj byłem w kinie z moją przyjaciółką na filmie z Bradem Pittem i DiCaprio pewnego razu w Hollywood, jest to film Quentina Tarantino i tam zamieszczam moje, moje prywatne, moje subiektywne odczucia w związku z tym filmem, a teraz chciałbym tutaj zrobić drugi temat, też myślę bardzo fajny i to już będzie tylko audycja głosowa, natomiast już nie da się ukryć, że jestem troszeczkę zmęczony, musiałem wypić całą szklankę, szklankę kubek herbatki, zdejmę sobie zegarek, przy okazji pragnę Państwa poinformować, że w godzinach 17, 18, może nawet trochę później, chcę dzisiaj streama zrobić. Jeśli Pan Dobry Bóg pozwoli, i zdrowie, bo jestem cały czas podziębiony, chcę zrobić streama. I na streamie przypominam Państwu, że minęło już prawie 2,5 tygodnia. Nie dostałem ani grosza z tego typu donation. Nie wiem o co tu chodzi. Piszę do nich, ale w ogóle, w ogóle mi nie odpisują. Chciałbym, szanowni państwo, ustalić cel. Chciałbym mieć nowy zegarek, dlatego że ten, mam ten złoty zegarek, ale on jest tylko do, po prostu ja go kupiłem do, do tego, żeby ładnie wyglądać na tych wystąpieniach wideo. Nie nakładam go tak ogólnie, chyba że do sądu idę, to wtedy go nakładam, żeby, no wiadomo, do garnituru musi ładnie wyglądać. A tak dochodzenia na co dzień, to mam Timexa, który już był chyba raz czy dwa razy w naprawie. On czasami się zatrzymuje, pokazuje źle daty. E, czasami nie przerzuca daty. No to po co mi zegarek, który no, źle pokazuje godzinę? E, pomyślałem, że kupię sobie Casio, albo G-Shocka albo Edifice, bo są bardzo ładne. I na to będzie cel. Ja, ale przypominam Państwu, nie jest to potrzebne. Ja tego zegarka tak nie potrzebuję. Bardzo po prostu mówię, jeśli ktoś będzie chciał mi zrobić przyjemność za te lata pracy, tyle to może coś tam wpłacić jakieś pieniądze. Przypominam, że w SMS-ach, jeśli Państwo wpłacają na przykład 6 zł, to widać, że 3 zł oni chyba biorą 54% z SMS-a. Ja jeszcze z tego muszę podatek zapłacić, także pamiętajcie Państwo, że płacenie SMS-ami jest strasznie nieekonomiczne najlepiej przelewem, ale powtarzam. Nie ma to żadnego znaczenia, nie muszą Państwo nic płacić. Ja te streamy lubię, lubię sobie pogadać. Wiecie, że przez chorobę jestem trochę samotny, a tak coś się dzieje. Mogę pogadać, zobaczyć co tam w trawie piszczy, poznać nowych ludzi, zobaczyć jakie są nowe trendy, posłuchać u ludzi, jakie są problemy. Dla mnie w mojej pracy jest to bardzo ważne. Takie otworzenie się na świat, więc to ja właściwie jestem Państwu wdzięczny, że tak dzwonicie, przychodzicie do mnie. Więc to, że są pieniądze, to jest naprawdę bardzo przyjemny efekt uboczny, ale w ogóle mi na tym nie zależy, podkreślam, ja mam pieniądze, udało mi się zebrać jakieś pieniądze na wydruk nowych książek, będzie także spokojnie, nie ma żadnych, nie mam żadnego noża na gardle, to są po prostu taki no, rodzaj prezentu dla mnie, jakby ktoś chciał mi dać, bo ja też daję prezenty w postaci nagrań, tak, często jest, cały dzień nagrywam za darmo dla ludzi, tak, na całe lata, ale dobra, to by było na tyle. Także nie trzeba żadnych pieniędzy, nie jest to potrzebne. Rozmowy ze mną, e, doradztwo w czasie streamów jest całkowicie darmowe, więc to jest niepotrzebne, szanowni państwo. Przejdźmy do audycji, także podkreślam: 17, 18 zależy. Bo ja idę z puszkiem na spacer, zależy od spaceru, jak on się zachowuje. Czasami wrócę zmęczony, czasami mniej. Nie wiem, też jak z tym moim podziębieniem, bo teraz się czuję w miarę dobrze. za chwilę mogę zdychać na łóżku, więc to różnie bywa, szanowni państwo chciałbym państwu powiedzieć e, na samiec web ktoś wkleił bardzo ciekawy artykuł który jest po angielsku wrzuciłem sobie go do tłumacza i to jest sprawa która się przewija przez e, bardzo często się ta sprawa przebija e, przebija przewija przepraszam że jestem zmęczony trochę mamy dwie pary przyjaciół dwie lesbijki dwóch gejów Lesbijki poprosiły jednego z tych gejów o to, żeby dał im swoje nasienie, bo chciałby mieć dziecko, a tam jakieś są warunkowania prawne, czy tak dalej. No ten gej nie chciał się zgodzić, namawiały no, go, zapewniły go, przysięgały mu na kolanach. No, na kolanach to pewnie nie, ale no wiadomo, tak się mówi, bo jest tu w artykule napisane, tak jak zdołałem to przeczytać, oczywiście, wkleję Państwu ten artykuł, że musiały go namawiać, no i namówiły biednego chłopaczynę, no chłopaczyna, przepraszam, no spuścił się do słoiczka, Lesbika sobie jedna poszła do pokoju, sobie to zaaplikowała, no urodziła się z tego chyba co pamiętam dziewczyna, no nieważne, urodziło się dziecko, no i co się stało, wychowywały sobie te lesbiki, te dziecko oczywiście po jakimś czasie się rozstały, Tutaj pisze, że wielokrotnie ta kobieta, ta lesbijka groziła temu gejowi, że będzie chciała pieniędzy od niego. No i w końcu tam sprawę skierowała. Przywalili mu 26 funtów na tydzień, bo on tam rzadko pracuje, jest chyba schorowany ten gej, ma małe zarobki. No to jest mała kwota ogólnie, to wychodzi ponad 100, 104 funty miesięcznie. Natomiast podejrzewam, że będą występowały o podwyższenie tej sumy. Zresztą nieważne. To jest nieważne, czy to jest mała suma, czy to jest duża suma. Co wypływa z tej historii? Bo w tym artykule, z tego co zrozumiałem, była jeszcze jedna historia o tym, jak pewien strażak też się spuścił do słoiczka za przeproszeniem, żeby lesbijki miały dziecko, i po pewnym czasie te lesbijki występowały o pieniądze. No i się zrobiła głośna sprawa, bo tego strażaka nie było stać na utrzymanie własnych dzieci. Chciał mieć własną rodzinę. Czyli będzie utrzymywał cudzą rodzinę. Cudze dziecko a na swoje nie będzie miał pieniędzy. Chciałbym to powiedzieć o dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to jest takie moje osobiste odczucie, bo wiem, że Państwo lubią posłuchać, jak ja na pewne rzeczy patrzę, i bardzo chętnie Państwu powiem. Kiedy byłem młody, te sprawy z oddawaniem spermy to były mało znane sprawy, z tego co sobie przypominam. Pamiętam, że byłem dosyć liberalny i podejrzewam, że może, chyba pamiętam kiedyś o tym myślałem może i bym się zgodził na oddanie nasienia trudno mi powiedzieć trudno mi powiedzieć, zgodziłbym się jeśli byłoby to przekazane nie przez słoiczek, bo to nie po bożemu tylko w sposób naturalny być może bym się zgodził ale powiem Państwu, że teraz mając 40 lat na karku jestem mężczyzną, który już by się na pewno nie zgodził i to za żadne pieniądze dlatego, że sama myśl że to jest moje nasienie, że to jest moje dziecko, czy to mój synek byłby, czy to moja córeczka byłaby i że to dziecko już nawet nie mówi o dwóch lesbikach, bo na to to bym się nie zgodził za żadne skarby tego świata. Za żadne skarby. Żeby dwie kobiety, czy nie daj Panie dobry Boże, dwóch mężczyzn wychowywało moje dziecko. Słuchajcie, no czułbym się jak ostatni skurwiel. Ja naprawdę sądzę, że biorąc pod uwagę to, jak ja jestem nadwrażliwy, ja podejrzewam, że ja mógłbym się wychuśtać. Sama myśl, że mój dzieciak jest wychowywany przez dwóch ja bym sobie po prostu z tym nie dał rady. To by mnie jak rak by mnie to toczyło. Ale załóżmy, że nawet gdybym na przykład jest jakaś para tak starszych ludzi, bogatych, dobrych i ten dzieciak by się wychowywał u nich, u kobiety i mężczyzny, też by mnie to gnębiło, bo no, w sumie ja też mógłbym to te dziecko wychować. Jakoś tam w sumie zarabiam. Problemów mieszkaniowych nie mam. Jestem w miarę można by powiedzieć ułożony życiowo. Ustabilizowany życiowo, jak to dziewczyny lubią mówić. Więc w tym momencie jestem bardzo przeciwko oddawaniu nasienia, bo to byłoby moje własne dziecko. Moje, moje. Tutaj taka się odezwała we mnie. Wiadomo, jak byłem golcem, nic nie miałem, nie miałem na nic pieniędzy. Człowiekowi nie zależy może na takich sprawach, ale jak już człowiek jest ustabilizowany, ma gdzie mieszkać, ja już raczej mam przyszłość ustabilizowaną. Raczej można założyć, że jeśli nie wejdę kiedyś w życiu w jakieś ciężkie nałogi, to zawsze będę miał gdzie mieszkać i zawsze jakieś parę złotych na chleb będę miał w najgorszym przypadku, więc mnie już bieda raczej nie spotka w życiu. To dla mnie teraz w, tym, w takiej sytuacji myśl, że ktoś wychowuje moje dziecko, to jest raną taką w sercu, bo dlaczego ktoś miałby wychowywać moje dziecko? Chciałbym sam wychować. Niekoniecznie chcę mieć dzieci. Ja Państwu powiem, jak ja to sobie ułożyłem na ten czas. Na ten czas nie chcę mieć dzieci, nie chcę mieć potomstwa. E, chcę się zająć e, zrobieniem czegoś dla świata, mam swoją pasję. Ale, ale, jeśli by się tak stało, że na przykład moje jakieś inwestycje, bo wiedzą Państwo, że ja wszystko co robię, to cały czas po prostu no, idę do przodu, coś inwestuję, tak. No nie mam za bardzo z czego, ale. Jednak te forum, ten portal, tak, no to, to wszystko to już są warte konkretne pieniądze. Więc jeśli by się tak zdarzyło w przyszłości, że byłbym bardzo zamożnym człowiekiem, to bym sobie strzelił tego dzieciaka, chociażby po to, żeby przekazać komuś majątek. Podkreślam, to jest ta jedyna ewentualność, że byłbym naprawdę zarobiony, miałbym wiele milionów. W mojej branży jest to możliwe. Po prostu któraś z moich książek staje się znana, czy ktoś tłumaczy to na angielski? Zresztą jedna jest przetłumaczona, what's wrong with woman. I nagle się okazuje, że staje się bezcelerowcem, ma miliony dolarów. To tak, wtedy bym sobie prawdopodobnie dzieciaka strzelił po to, żeby ktoś ten mój majątek przejął, żeby nie oddawać obcym ludziom, niech sobie dzieciak ma mieszkania i tak dalej. Ale mówię, no, na ten czas nie po prostu nie, i to głównie dlatego. Że wiem, że kobieta mogłaby mnie zniszczyć, zabrać mi to wszystko, no to, to są po prostu, to jest pokłosie tych praw. Gdyby było to wszystko normalnie, gdyby były tabele alimentacyjne, kary za alienację rodzicielską, gdyby była opieka naprzemienna, podejrzewam, że bym sobie zrobił dwójkę dzieci, ale w, przy tym prawie nie zrobię. Tak więc, no nie zrobię, po prostu nie zrobię, bo napatrzyłem się, jak to później wygląda. Napatrzyłem się na tragedię nieszczęścia, jak się te kobiety mszczą latami na tych chłopak, To jest po prostu w kobietę wstępuje diabeł, jak nawet najlepszą kobietę wstępuje diabeł, po prostu tak upadlają tych mężczyzn, że no to się po prostu w głowie nie mieści. Dlatego na ten czas po prostu nie chcę mieć dzieci. No i taki jest efekt tak tej polityki państwa, że no. Nie uważam się za jakąś głupią osobę, tak? Coś tam mimo choroby potrafiłem osiągnąć, więc jakieś chyba geny mam nie najgorsze, pomijając te zdrowie i tak dalej. Więc raczej takie osoby się nie roznażają, tak? Roznażają się osoby, które nie są w stanie sobie wyobrazić konsekwencji tego rozpodu. No ale dobra, wracając do tematu. Ja już teraz nasienia bym swojego za żadne skarby nie oddał, nawet jakby było fajne małżeństwo i tak dalej. To, to jest pierwsza sprawa, to jest moja prywatna opinia o nasieniu. Moje dziecko to jest moje dziecko. Nie oddałbym dzieciaka nikomu. Moje dziecko wychowałbym sam. Wychowałbym na porządnego człowieka. Myślę, że się trochę na tym znam albo mi się tylko tak wydaje. Dzieciak u mnie od najmłodszych lat by zarabiał na wszystko. Każda rzecz luksusowa, którą by miał, to by musiał na to zarobić. Nic by nie dostał gratis. Nie widziałby do 10 roku życia czekolady ani coli ani żadnego syfu. Jak patrzę na te matki, które nagradzają dzieci tym syfem, to się u zawoku kręci. Później te dzieci będą cukrzycę miały, zęby się posypią, będą grube, brzydkie, słabe, z depresjami. Ja kiedyś tłumaczyłem swojej koleżance, która dawała słodycze, to, a w końcu bym powiedziała, tam pierdolę głupoty, tak. Nie znam się na życiu. Natomiast ona się zna i. A, szkoda gadać. Nie przetłumaczysz matce. Może niektórym przetłumaczysz, niektóre matki są. Myślące, wiedzą jak to funkcjonuje, ale większość prostych matek to po prostu, no, tempaki, tak, no, nazwijmy sprawę po, po imieniu, tak. Dawać dzieciakowi słodycze, kiedy wiadomo, że to jest syf, tam jest syrop glukozowo-fruktozowy, te dzieci się teraz rodzą słabsze, ta chemia, sterydy w tym mięsie, to wszystko, no to jak dawne pokolenie ma 50 lat i dopiero się zaczyna cukrzyca. To małe dzieci, już teraz pasione cukrem, już w wieku 25-30 lat, już będą miały cukrzycę, bo są dużo słabsze. Dobrze. Druga sprawa, zapamiętajcie sobie na całe życie. Jeśli kobieta wam przysięga, nawet na kolanach, że dajcie nasionka albo zapłodnijcie bo są często takie akcje, że kobieta już się trochę starzeje, żeby się zapłodnił ona ci przysięga, tak. Nie będziesz płacił alimentów, nic w ogóle. Są mężczyźni, którzy się na to godzą. I to nie są wcale takie rzadkie przypadki. Wiecie co? Nie znam statystyk, ale jestem w stanie się założyć o, o coś niewielkiego: że 95% tych kobiet przychodzi później z żądaniem pieniędzy, chyba że znajdzie bogatszego chłopa, to wtedy zapominają o biologicznym ojcu. Natomiast jeśli nie znajdzie jakiegoś bogacza sobie, to na 95%, moim zdaniem na 99% nawet. Ta kobieta, o której już zapomniałeś i której zrobiłeś dziecko, bo tak cię prosiła i tak ci obiecywała, że na nie będzie chciała pieniędzy, masz 99%. Trzeci raz zmieniam zdanie. 99,99% ,99%, że. <laughs> Przepraszam, szanowni państwo, dla państwa minęło pół sekundy, a ja wklejałem właśnie te. Nagranie na kanale Marek Kotoński. Także jeszcze raz zapraszam. Kiepsko wyszedłem, ale kupiłem sobie wczoraj nową, nową taką bluzę. Zresztą kupiłem też sobie fajną jeansową koszulę. Państwu na streamie pokażę. I kupiłem fajne spodnie dżinsy Lewisa. Tym razem za 300, a nie za 500, tak jak tamten. Nie wiem, ja chyba zdurniałem, że się dałem naciągnąć na 500 wtedy. No ale dobra. Jestem pewien na 99%, że te kobiety, które by, one będą ci przysięgały, one będą ci obiecywały, one i tak przyjdą po pieniądze. Musisz zrozumieć jedną rzecz. Że, czy, może powiedz mi tak, czy, nie wiem, no jakbyś komuś może taki przykład głupi trochę, no, no nie wiem, w sumie to nie mam przykładu. Jeśli kobieta jest na prawie, jeśli prawo nakazuje płacić, jeśli dałeś nasienie kobiecie, nieważne czy to, było za, czy to ona prosiła, czy to był upojny seks po pijaku, jeśli nie pamiętacie, to wszystko jest nieistotne. Istotne jest to, że ty jesteś ojcem dziecka biologicznym i ty musisz płacić. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy naprawdę wierzysz, że kobiety są tak honorowe, że mając dziecko nie będą chciały od ciebie kasy na to dziecko, no to ja ci powiem, że ja się nie spotkałem z takim przypadkiem, no żeby nie chciały. No, no nie ma czegoś takiego, to jest na filmach. Honorowa kobieta, ta, która mówi, ja nie chcę od ciebie kasy, tak, bo honor jest ważniejszy, nie ma czegoś takiego. No może są jakieś jednostkowe przypadki, ale po prostu kobiety mają taki mechanizm, że na bombelka na dziecko po prostu zawsze z ciebie zedrą skórę. Więc nawet jak są jakieś umowy, pamiętajcie, że te wszystkie umowy są nic nie warte, bo jest nadrzędne prawo, jesteś ojcem, bulisz pieniądze, rozumiesz? Nie ma czegoś takiego, że, mm, że jakieś umowy spiszecie na serwetce, że ja je daję nasienie, a ona potem nie będzie chciała kasy, będzie chciała kas. I zobaczcie, para gejów, para lesbijek, przyjaciele, razem wspólne imprezy, drinki, imprezy, rozmowy, zwierzanie się. Wspólnie trzymali się razem, bo to wiadomo, heteroświat groźny na zewnątrz. Przyjaciele, tak serducha, przyjaciele. Wymieniają się obstanymi ga gaciami, jedzą sobie z jednej miski, bo tak się przyjaźnią. I nagle pada prośba: daj mi trochę nasienia, bo no nie chcę mieć z nikim dzieci, my się lubimy, prawie kochamy, jesteśmy przyjaciółmi, chcę mieć takie dziecko wspaniałe jak ty. No i chłop dał po namowach. I teraz będzie płacił. Kolejny jakiś dał strażak, nie ma rodziny, nie może mieć dzieci, bo wszystkie pieniądze idą na kobietę, która mu obiecywała, że ani grosza od niego nie weźmie. Nigdy nie wierz kobiecie w takie sprawy prawne, że ona nie weźmie pieniędzy, zawsze weźmie. I wiecie co? Ja tych kobiet nie obwiniam. Wyobraź sobie, jest kobieta sama z dzieciakiem i narasta gniew w niej. Chłop sobie żyje tak, spuścił się i miał przyjemność, a ja muszę płacić. I po pewnym czasie, gdybym był kobietą, pewnie też bym wystąpił o pieniądze, bo takie jest życie. Ale ty musisz o tym wiedzieć. Nie licz na to, że na ci obiecuje, że na jakieś umowy na serwetce. to, jest, to wszystko w sądzie upadnie. To jest, pap to jest wartość takiej umowy, to jest wartość papieru toaletowego. Niczego więcej. Nigdy nie oddawaj swojego nasienia żadnej kobiecie która mówi, że nigdy nie będzie od ciebie nic chciała. Nigdy. Jedyna opcja jest taka, że będzie miała zarobionego, bogatego męża i nie będzie chciała yy, i nie będą chcieli ciebie w ogóle znać. To jest jedyna szansa. No ale jak nie złapie jelenia do wychowywania cudzego dziecka twojego, no to co wtedy? To wtedy przyjdzie po pieniądze do ciebie. Albo nawet nie będzie cię szukała podać jako ojca, będzie cię prokuratura sama szukała, a oni cię znajdą wcześniej czy później. I będziesz musiał płacić. Może nawet zaległe alimenty za ileś lat. Nigdy się na to nie zgadzaj, pamiętaj, że jak e, robisz z kimś jakąś umowę, a prawo jest przeciwko tobie, a w tym przypadku prawo jest przeciwko tobie, przeciwko mężczyźnie, nie wiesz ludziom, ludzie się zmieniają. Słuchajcie, jak tu czytałem z tą parą tych lesbijek i gejów, no to ona go tam przez chyba rok czy dwa lata mu groziła, że będzie brała pieniądze, żeby wyskakiwał sam z kasy, on nie miał tej kasy, w końcu poszła e, po pomoc prawną. No i oczywiście prawo chwyciło za ryj gościa, Eee, także pamiętajcie, nie ma żadnych układów z kobietami, w ogóle żadnych układów z nikim, jeśli prawo jest po stronie tej osoby. Nie ma żadnych przysług z nasieniem, bo to są za poważne sprawy. Ja ci coś powiem: nie szastaj swoją krwią, pieniędzmi, spermą. Bo źle na tym wyjdziesz, ok? Także poczytajcie sobie trochę i pamiętajcie, nigdy nie oddawajcie swojego nasienia. Jak jesteście z kobietą, która chciałaby mieć bąbelka zawsze nasienie w prezerwatywę i spuszczacie w toalecie. Kobiety na forach kobiecych sobie opisują, jak wyciągały z prezerwatywy nasienie do strzykawki i sobie strzykują do pochwy, żeby mieć dziecko. No nieważne, że ty nie chcesz, ona za ciebie zadecydowała. Masz być ojcem, bo dorośniesz wtedy i tak pokochasz te dziecko. Są przypadki... Są mężczyźni, którzy mówią, aha, no to ja się zładuję w pupę, tak? Seksonalny, grecki, wyciągały sobie z tyłka z gównem spermej sobie do cipki brały. i Podejrzewam, że raz na pewnie 10 takich aplikacji, czy no nie wiem, no strzelam teraz. Dziecko będzie. A ty mówisz, no przecież ja tylko seksonalny z tobą uprawiam. Ona się uśmiecha, nie misiu, tam może wypadło i przeszło i tak dalej albo się kąpałeś, ja byłam w tej samej wodzie, no to nie są, to, to, takie cuda się nie zdarzają. Poczytajcie sobie kobiece fora, jak kobiety oszukują, żeby mieć dziecko. Najlepszy numer, fałszywe testy ciążowe, misiu jest załamany, misiu, jesteśmy w ciąży, ona oczywiście w ciąży nie jest, no to misio już mówi, no to ona mówi, misiu, chodź, nie martw się, teraz już możemy śmiało bez gumeczki, bo już jestem w ciąży, no misio, chrunka zadowolenia, bo teraz już może do końca, i wtedy dochodzi do zapodnienia, właśnie. E, także, szanowni Państwo, nigdy nie oddawajcie nasienia swojego kobietom. No, także, no taka audycja. Szanowni Państwo, dzisiaj 17:18 może i 18:30 stream. Zapraszam Państwa, zapraszam Państwa też do łapkowania i. Dawania lajków i tych łapek do góry, i subowania, czyli dawania subskrypcji, bo to się dla YouTube liczy. No i co? No i na TVPL, gdzie są zawsze moje najlepsze audycje. No i na samiecweb.pl, tam gdzie jest portal taki, żeby sobie newsy można było przy kawce sprawdzić, itd., itd. Z Panem Dobrym Bogiem, jeśli istnieje. Chłop w dom, Bóg w dom. I widzimy się na streamie. Mam nadzieję, że będę na streamie dzisiaj 17 do 18.30 w tych godzinach, jakoś tak będę. Tak więc zapraszam do fajnych rozmów, do fajnego, miłego spędzenia czasu, sobie pogadamy, bo w komciach nie piszę. Wiadomo, że mam dużo pracy, nie lubię bleble, ble, bolą mi palce i tak dalej, więc sobie odegramy się za, te, za ten tydzień ciszy, sobie wreszcie pogadamy, co tam u Was, ja Wam powiem, co tam u mnie i będzie, mam nadzieję, daj Panie Dobry Boże, fajnie. Także. Chłodną Bówdą trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia, cześć.